9 października 1974 roku zmarł Oskar Schindler. Odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, niemiecki przemysłowiec z czasów II wojny światowej i dyrektor działającej wówczas na krakowskim Zabłociu niemieckiej fabryki naczyń emaliowanych. W tym miejscu były agent Abwehry i członek nazistowskiej partii Niemiec zatrudniał setki Polaków i ponad 1000 Żydów, ratując ich w ten sposób przed śmiercią. Z tamtego czasu pochodzą zdjęcia przedstawiające Schindlera i jego pracowników na terenie fabryki. Na fotografiach ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa widzimy dyrektora i osoby tu zatrudnione. Tło jednej z nich zdradza przemysłowy charakter budynku. Została wykonana w czasie tzw. wiechy z okazji budowy nowej hali produkcyjnej. Na drugim zdjęciu uwiecznione są pracownice fabryki, przed którymi rozłożone zostały na stołach dopiero co wyprodukowane emaliowane naczynia. Oskar Schindler nie tylko dawał pracę i schronienie Polakom i Żydom, lecz także dbał o ich bieżące potrzeby. Co roku w kwietniu obchodzone były hucznie urodziny dyrektora, na które zapraszani byli także pracownicy. Postać i działalność Schindlera stała się inspiracją do powstania powieści Arka Schindlera i obsypanego Oscarami filmu Lista Schindlera. Był on również bodźcem do odkrywania podobnych mu polskich bohaterów. Został pochowany na cmentarzu katolickim na górze Syjon w Jerozolimie. W 2010 roku w dawnym budynku fabryki Oskara Schindlera przy ulicy Lipowej 4 otwarto oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentujący wystawę stałą Kraków. Czas okupacji 1939-1945.